Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak włączyć i jak używać kodu QR na telefonie Motorola Moto G30. Więc żeby to zrobić, pierw trzeba oczywiście wejść do aparatu i następnie kliknąć ikonkę, która będzie w lewym dolnym rogu. Tą tutaj. Klikając w nią, automatycznie nas przekierowuje do czytnika QR. Możemy wyszukiwać poprzez zdjęcia, możemy tłumaczyć i wiele różnych rzeczy robić. Ale my się zajmiemy kodem QR. Żeby czytać kod QR, musimy czytnik dać wystarczająco wysoko i kliknąć lupę. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.